co? Budynek naszej szkoły ma już około 180 lat. Tak? A ciekawe, jak to wszystko wyglądało, kiedy powstawało. Ostatnio miałam okazję zapoznać się z pełnym opracowaniem historii naszej szkoły przygotowanym przez panią Małgorzatę. I wiecie co? Jest super! Początki naszej szkoły w tym budynku sięgają 1949 roku. To wtedy przeniesiono SP1 na obecną ulicę Lutosławskiego. Jednak budynek wymaga ogromnego remontu. Zobaczcie, jak teraz jest tu pięknie, jednak 72 lata temu w tym miejscu uczniowie musieli uprzątnąć teren po wojnie. Zwróćcie uwagę na ich ubiór. Uczennica w chuście na głowie. Teraz to się może wydawać dziwne, jednak wtedy to była najbardziej modna stylowa. A ciekawe, co się działo wtedy w środku. Wiesz co? Ja też to czytałam. W środku toczyło się życie. To tutaj, na głównym holu w 1979 roku odbywała się młodzieżowa sesja ONZ, podczas której ówczesni uczniowie zaprezentowali wybrane kraje. Ubierali się w stroje tradycyjne tych krajów. Zobaczcie tylko, jak było wesoło. Przez cały okres czasu uczniowie i nauczyciele zmieniali się z pokolenia na pokolenie. No, muszę powiedzieć, że ja też miałem przyjemność chodzić do szkoły podstawowej numer 1 i te czasy, chociaż bardzo odległe, to jednak mile wspominam. A skoro mile wspominam, to znaczy, że do pamięci nie zakradły się żadne negatywne wspomnienia. Wtedy chodziło się na piechotę. No wszystkie dzieciaki, przeważnie wszystkie chodziły i to od pierwszej klasy do szkoły pieszo. Nikt ich nie prowadził pod drzwi, albo tak jak dzisiaj jest, że się podwozi w ramach bezpieczeństwa. Wtedy dzieciarnia chodziła sama. Tak jak powiedziałem, no mile wspominam, ponieważ to było troszeczkę inne pokolenie bez komputera i smartfonów, a w związku z tym szkoła wyznaczała jakieś granice zainteresowań kulturalnych i wszystko, co mogliśmy doznać uczuciowo i duchowo, to właśnie organizowała szkoła. Były różne konkursy. Pamiętam dużo organizowanych różnych wieczorków, takich, no można powiedzieć, towarzyskich, tanecznych, jakieś tam wydarzenia andrzejkowe czy cokolwiek. To szkoła to organizowała, dzieciaki przychodziły, bawiły się pod opieką oczywiście nauczycieli. Także to było no, bardzo, bardzo fajne, bo dzisiaj każdy ma smartfon w dłoni i to życie troszeczkę inaczej wygląda. Zastanówmy się, co wspólnego może mieć sala kinowa z naszą szkołą. Zapytamy o to panią dyrektor. Jak wiecie, drodzy uczniowie, od 2 lat jestem dyrektorem szkoły. Spełniłam swoje marzenie, bo zawsze chciałam być nauczycielem i pracować w takiej szkole, której realizowane są tradycje, historia, która powiązana jest z historią miasta. Z zawodu jestem nauczycielem historii. I odpowiadając na Wasze pytanie, powiem Wam, że jak się zastanowimy, to prawie połowa mieszkańców naszego miasta może być absolwentami naszej szkoły. Czyli połowa mieszkańców naszego miasta wykształciła się w naszej szkole? W sumie nie do końca tak. Co prawda 38 tysięcy absolwentów wykształciło się w naszej szkole, ale w Słupsku jest jeszcze 10 innych szkół podstawowych. 10 innych dyrektorów. Równie fajnych jak my. Przez te wszystkie lata tych 38 tysięcy uczniów wykształciło około 230 nauczycieli w naszej szkole. I wracając do pytania o kino, to 230 nauczycieli to jest mniej więcej tylu, ile zmieściłoby się w 2 salach kinowych. Nasza szkoła w ten sposób łączy się z kinem.
Właściwie nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale chodzimy do bardzo fajnej szkoły. Masz rację, a nasza szkoła znajduje się w wyjątkowym mieście. A ja bym coś jeszcze dodała. Nasze miasto znajduje się w wyjątkowym kraju. Jak widzicie, ta szkoła została odbudowana przez społeczeństwo razem z miastem po strasznej wojnie. Wszystkiego tego tutaj by nie było, gdyby nie nasi przodkowie. To, co mamy, powstało dzięki naszej świadomości narodowej. Budowane są autostrady, nowoczesne budynki, mega budowle jak Mierzeja Wiślana, nowoczesne tunele w Świnoujściu. I to wszystko dzięki naszym dziadkom, ojcom i nauczycielom, którzy przekazują nam wszystko, co niezbędne, byśmy byli w stanie osiągnąć w życiu jak najwięcej. I za to też dziękujemy.